Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się w miejscowości Rusinowo. W Rusinowie odbywa się konkurs pod nazwą Przepis na sukces, gminny konkurs kulinarny. W konkursie bierze udział 14 zespołów. 13 zespołów to są zespoły z naszych sołectw oraz jeden zespół ze środowiskowego domu samopomocy. To jest dom znajdujący się w miejscowości Klemczewo. Konkurs polega na sporządzeniu nieograniczonej ilości potraw z produktów, które zostały wcześniej przygotowane. Zespoły, które biorą udział w konkursie, przygotowały wcześniej już gotowe potrawy, które teraz są oceniane przez szanowne jury. Wszystkie zespoły, które przyjechały, otrzymają nagrodę finansową w wysokości minimum 200 zł. Zwycięzca nagrodę główną 1000 zł, miejsce drugie 700, miejsce trzecie 500 i wszystkie pozostałe zespoły po 200 zł, a więc jest o co walczyć. No jak mówię, komisja ocenia powołana przez pana wójta. W komisji mamy trzy osoby, jest szef kuchni kasyna wojskowego w Świdwinie, pani Lidia Zychowicz, na co dzień nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych w Świdwinie oraz znany fotograf Koszaliński, a więc mają co robić i no i muszą sprostać oczekiwaniom tutaj wszystkich uczestników naszej imprezy. Oj Boże, cóż ja narobiłam, ja się marzyłam, ja go polubiłam, ja się z racji tego, że jestem łasuchem, więc wszystkie te potrawy smakowały wyśmienicie. Może troszeczkę w niektórych przypadkach zabrakło ciepła, no ale no już taka pora roku. Więc wszystkie były bardzo ładnie zaprezentowane, kolorowe, więc każdemu z uczestników na pewno się należy wyróżnienie. Które z potraw najbardziej panu utkwiła w pamięci? Gniazdo kukułcze, to było bardzo oryginalne, no i jeszcze takie defolaje z nadzieniem, które były jako jedyne chyba podane na ciepło i to na pewno zostało w pamięci. Aha, jeszcze przepraszam, bo jeszcze wszystkie zupy krem, spora czy takie rzeczy, to naprawdę były wyśmienite. Czas na ostateczne rozstrzygnięcia, czas na miejsce trzecie w naszej kulinarnej rywalizacji. Sołectwo Berkanowo. Przypomnę tylko, nagroda w wysokości 500 zł. Czas teraz na pamiątkowe zdjęcie. Piękne wianuszki, piękne stroje, piękne uśmiechy i piękne brawa publiczności. Rozpoczynamy od miejsca drugiego. Kuchareczki, sołectwo Cieszyno. A więc czas jeszcze na pamiątkowe zdjęcie. No i moi drodzy, to już nie będzie żadna niespodzianka, bo te, które zajęły pierwsze miejsce, wiedzą, że to pierwsze miejsce wędruje do nich, ale trzeba to oficjalnie powiedzieć. Pani przewodnicząca. Cieszyniewianki z Cieszyniewa. Wydarzenie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z programu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.